Zapraszam panią Jolantę Dobrzyńską, współautorkę programu Reformy PiS-u. Ma pani Jolanto tylko dwa mikrofony, ale chyba wystarczy. Proszę się przygotować, bo tu mocne nerwy będą potrzebne. Dobry wieczór państwu. Może nie tyle współautorkę programu PiS-u, chociaż on się tworzył równolegle do prac, które były prowadzone przez taki mały zespolik przez kilka lat, w tym okresie 8 lat, kiedy niewiele się działo, które to prace doprowadziły do takiego stworzenia programu, potem prezentowanego również w zespole profesora Glińskiego, który programowo opracowywał pewne strategiczne kierunki działań PiS-u. I w ten sposób się troszkę to, co robiliśmy właściwie zupełnie prywatnie, z ludźmi przejętymi edukacją, splotło się troszkę z tym, co dzieje się w tej chwili w reformie PiS-owskiej. Ale dzieje się, no nie tak, wszystko niedokładnie tak, jak to widać, jak pokazuje prasa, jak pokazuje ulica. Jest mnóstwo rzeczy, o których to przeciętny Polak, nawet nauczyciel, nawet dyrektor szkoły do końca nie wie, jak miało być, jak zostało projektowane, jak jest w tej chwili i jakie są szanse. Wyznaczyłam około 20 takich obszarów, pól, jednych niedużych, o których można powiedzieć 2-3 zdania, a innych bardzo kluczowych dla przyszłości edukacji, które były w reformie brane pod uwagę, zostały zapisane w tym projekcie PiS-u, który tutaj widzimy po lewej stronie, dokument prawie nieznany, który stworzyli politycy. Potem to, co było prezentowane w czerwcu przez panią minister, na niebieskim polu pokazane, troszkę się różniło jednak od pierwotnego programu. I teraz to, co w tych ostatnim dokumencie, który już poszedł do Sejmu, oraz w pracach, które są prowadzone w MEN, przybrało już taką formę konkretu. Jest bardzo dużo rzeczy, które nie są, jak wiem państwu, wiadome. I głównie o nich. Ponieważ mówimy o dokumentach i tylko na dokumentach się będę opierała, to jest dosyć trudne przy prezentacji, dosyć niewdzięczne. Stąd pozwoliłam sobie przedstawiać właśnie na slajdach. I te slajdy są skonstruowane w dosyć podobny sposób. Czyli dokładnie tak jak tutaj. Wychodzimy od programu po lewej stronie. Na niebieskim polu zawsze będzie to, co było prezentowane w czerwcu przez Ministerstwo Edukacji. I na końcu na dole to, co się dzieje w tej chwili. Ponieważ minął rok, to wydaje mi się, że jest duża potrzeba takiego podsumowania. No, edukacja jest sprawą bardzo, bardzo uspołecznioną. I na tą informację wiem, że wiele osób czeka. A cały czas jest dyskusja tylko i wyłącznie o gimnazjach likwidowanych. Chyba się należy troszkę szerzej powiedzieć. Pierwsza rzecz, która się zadziała już od razu w końcu 2015 roku, zrealizowano ten najistotniejszy postulat, z którym PiS szedł do wyboru, a mianowicie zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków. I bardzo dobrze, dlatego że zostało to wprowadzone nawet nie dlatego, żeby kogokolwiek naśladować w Europie, tak jak czasami pisano, ale dlatego, żeby skrócić edukację, czyli żeby szybciej wypuszczać na rynek pracy młodzież. 6-latków zawsze uczyliśmy i wszystko jedno, czy będzie to w zerówce, czy w szkole. Natomiast
nie było to dodanie jednego roku do szkoły, tylko było odjęcie jednego roku maturzysty. Tam, gdzie uczy się człowiek najwięcej, najwięcej przyswaja, gdzie zaczyna, już myśli prawdziwie. Zostało to wprowadzone właśnie ci sześciolatkowie do szkół, no, za dużą namową polityczną Banku Światowego, do czego pani minister Hall przyznała się. Raz wyczytałam, na pewno nie było to z korzyścią dla kraju. Następna rzecz, ta bardzo istotna, o którą w tej chwili też się rozbijają dyskusje, to jest sprawa zmiany struktury szkół. W projekcie PiS-u czytaliśmy tylko, że koniecznością jest wydłużenie liceum do lat 4, a tym samym wygaszenie gimnazjów, no bo nie było innej możliwości, tak się wydawało. Ponieważ w naszym projekcie, tym prywatnie opracowywanym, no prawie prywatnie, może bardziej społecznie w pewnym momencie, rozróżnialiśmy dwa stopnie szkoły podstawowej, a nie całkowitą likwidację gimnazjów, gdzie ten pierwszy stopień obejmowałby klasy 1-4, drugi stopień klasy 5-8 i nawet ten drugi nazywaliśmy gimnazjalnym, myśląc wtedy, że w jakiś sposób to pokaże, że nie o likwidację samego gimnazjum, samego słowa idzie, ale o pewną przebudowę tylko pomagającą w wykształtowaniu się czteroletniego prawdziwego liceum. I na początku została ta idea przejęta w czerwcu przy prezentacji MEN-owskiej. Rzeczywiście w strategii pokazano szkołę powszechną podzieloną na dwa etapy. Oprócz tej szkoły powszechnej podzielonej na dwa etapy zostało liceum ogólnokształcące utrzymane, właśnie to czteroletnie projektowane, technikum pięcioletnie, czyli znów o rok powiększone i wprowadzona została szkoła branżowa, o której jeszcze będę mówiła przy innej okazji, jako pewna nowość. Tu, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe, jest ogromna różnica z tym, co myśmy projektowali. Niemniej w chwili obecnej w ustawie Prawo Oświatowe zupełnie zrezygnowano z podziału dwustopniowego. Nie wiem dlaczego. Mowa jest o szkole podstawowej klasa 1-8. Mam nadzieję, że nie tylko dlatego, żeby szyldów nie zmieniać czy pieczątek, tak jak czasami mówiono, że jest w tym poważniejszy zamysł, ale boję się trochę, że jednak połączenie to, które kiedyś było, tych bardzo małych dzieci z młodzieżą klas 7-8 nie jest dobre, jeżeli tutaj nie zostanie przestrzennie w szkole rozdzielone. No, dobrze, żeby nie było problemów w przyszłości wychowawczych. No i ta struktura właśnie w tej chwili jest tym wielkim problemem poruszającym wszystkich. Ale mamy zupełnie inny problem, z kolei nieznany. Sprawa profilowania liceów. Profilowanie wprowadzono do liceum coraz silniej, w coraz większej liczbie godzin. Prawdopodobnie dlatego, to jest mój domysł tylko, że rektorzy uczelni bardzo narzekali na tych, którzy przychodzili do nich na wydziały. Właściwie mówiono, że czasami absolutnie nie da się ich już doprowadzić do normalnego poziomu studiowania, jaki jeszcze kilka lat temu był powszechnie przyjęty. I w związku z tym nawet myślano, niektórzy przynajmniej, o wprowadzeniu klas zerowych wyrównawczych. I wszystko się to działo mimo tego, że na przykład, jeżeli ktoś idzie na profil, nie wiem, biologię,
to biologii miał 2,5 razy więcej niż ten, który na tą biologię nie szedł. Czyli przygotowanie wielokrotnie powinno być lepsze na kierunek studiów, który się wybrało, a jednocześnie profesorowie narzekali, że to przygotowanie jest znacznie gorsze niż kiedykolwiek bywało. I tutaj zaczął być pierwszy taki problem duży, to właściwie co się stało. Pierwsza zagadka. I takich zagadek jeszcze będziemy mieli po drodze troszeczkę. W programie PiS wypowiedziano, że wykształcenie musi być ogólne, rzeczywiście ogólne. No i skrytykowano pomysł, żeby młodzież w wieku 15-16 lat, czyli wtedy, kiedy wybiera liceum i wybiera profil w klasie licealnej, żeby w zasadzie wybierała kierunek studiów przyszłych. Jeżeli wybierze źle, na maturze nie będzie zdawała przedmiotów albo nie będzie miała w ogóle żadnych szans z tymi, którzy 2,5 razy więcej godzin poświęcili w szkole na naukę tego przedmiotu. Przy prezentacji w Toruniu została ta teza poparta. To są wszystko cytaty, co ja przedstawiam. Zapowiedziano powrót do idei liceum ogólnokształcącego w miejsce kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego. Tak to zostało wręcz to liceum nazwane. A co mamy w tej chwili? W tej chwili mamy zapowiedź, że będzie nauczanie przedmiotów w liceum ogólnokształcącym w wymiarze rozszerzonym. I rozszerzenie, proszę Państwa, jest takie. Przedmioty na przykład geografia, biologia, chemia, fizyka o 7 godzin. Podstawowe przedmioty, te przyrodnicze, mają 4 godziny, czyli rozszerzenie o 175%. Bardzo duże. No troszkę mniej, bo więcej tu jest godzin matematyki czy języka polskiego, tam jest o 50%. Niemniej liczba godzin rozszerzeń jest bardzo duża, niewiele mniejsza od dotychczasowej, no właściwie nie mniejsza od dotychczasowej. I jeszcze jedna rzecz. Proszę zauważyć, że uczeń idzie do liceum o rok wcześniej, czyli wybierać będzie profil w wieku 14-15 lat i wtedy będzie wybierał kierunek studiów, egzamin maturalny i kierunek studiów rok wcześniej. I tu już jest problem. Jeszcze jedną rzecz możemy zwrócić uwagę. Na wsiach, czy powiedzmy w bardzo małych miasteczkach, uczeń ma dostęp do jednego liceum. No do dwóch, jeżeli dobre dojazdy. Zazwyczaj do jednego. Tam to liceum nie oferuje wszystkich profili. Jeżeli uczeń chce iść w kierunku przyszłym, na przykład, nie wiem, humanistycznym, a tam profilu takiego nie ma, nie dostanie rozszerzenia o tyle godzin, co potrzebuje, to w tym momencie nie ma szans. I w ten sposób wygrywają duże miasta. Wieś nadal jest w sytuacji trudnej. Jeżeli będzie tak zwany profil ogólny, co zresztą zaprzecza w ogóle profilowaniu, bo niektórzy tak robią właśnie w tych okolicach, tych terenach małomiasteczkowych, no to szans też nie ma, bo rozłożą się po jednej godzinie na różne przedmioty, zostanie dodane i to nie będzie 175% w przypadku biologii, fizyki czy chemii. Następny problem, egzaminy testowe. Program PiS zapowiadał, że z całą pewnością nastąpi odejście od systemu testowego. Wszyscy nauczyciele, którzy brali udział w konsultacjach, które odbywały się w MEN-ie, ja chodziłam na te konsultacje specjalnie, żeby posłuchać problemów takich współczesnych najbardziej, czy bolączek nauczycieli, może nie tyle problemów, co bolączek. Wszyscy nauczyciele
twierdzili, że z ogromnym bólem, ale uczą pod testy. Nie mają wyjścia. Nawet jak wiedzą, że to jest ze szkodą dla ucznia, że to zawęża spojrzenie, to przecież oni są rozliczani z poziomu osiągniętego z punktacji, osiągniętej przez uczniów. Mało tego, dyrektor szkoła jest rozliczana też. Nie mogą w związku z tym zbagatelizować, no i chociażby przed egzaminami, no ostatni rok, ale nie tylko, poświęcany jest na tak zwane to tłuczenie testów za testem. Przy prezentacji w Toruniu było powiedziane, że rezygnuje się ze sprawdzianu po szóstej klasie. To właściwie już wcześniej, nawet przed Toruniem, rzeczywiście zrezygnowano, no dlatego, że szósta klasa nie kończy etapu nauczania, dopiero ósma, to było oczywiste. Powiedziano natomiast, że koniec z uczeniem pod testy. Stawiamy na wszechstronny rozwój młodego człowieka, na pobudzanie jego ciekawości świata, rozwijanie kreatywności. W tej chwili nie mamy rozporządzenia, właściwie ustawa w tej chwili będzie regulowała. Nie mamy projektu, ale mamy zapowiedź, że testy, znaczy forma sprawdzenia poprzez test wiadomości, to będzie około 50% całego egzaminu zewnętrznego. Czy się w związku z tym zmieni podejście nauczycieli do nauczania? Nie wiem, trudno powiedzieć. No, łatwiej jest nauczyć ucznia, przystosować go właściwie do pracy z testem, niż do tego drugiego 50% egzaminu, gdzie potrzeba znacznie więcej wiedzy. Jeszcze taka rzecz. Egzamin na przykład naturalny, no jest, zresztą w ogóle się w tej chwili uznaje, że no zdawalność jest wtedy, jeżeli osiągnie uczeń 30% punktów. Testy wielorakiego wyboru to są albo czterokrotnego wyboru, albo dwukrotnego wyboru. Czasem tylko się zaznacza, czy fałsz, czy prawda. Jeżeli sumujemy, no to w zasadzie ktoś, kto się nie uczył, test powinien zdać, chyba że ma pecha. Te testy są sporządzone tak, że nie potrzeba w zasadzie wiedzy prawie że zewnętrznej, trzeba manipulowania tymi faktami, które są podawane w samym teście, to znaczy prawidłowego odczytania polecenia, czy no, prawidłowego skomentowania czy analizy tego, co zostało w teście podane. Są to operacje takie dosyć mechaniczne, stąd tak łatwo, no może nie od razu, ale przy większej liczbie ćwiczeń nauczyć uczniów wypełniania testów. To nie są zupełnie proste testy w ten sposób, że tylko tak lub nie. Tam są rysunki, tam są grafiki, pewne rzeczy się odczytuje, ale to wszystko jest zamknięte, skomasowane tylko w tym, tylko w tych informacjach, które zostały podane. Jest to przerób informacji. No i tutaj mamy, proszę zobaczyć, tylko program PiS. Program PiS, którym powiedziano, że minister będzie ustawowo zobowiązany do opracowania szczegółowych programów nauczania. Dzisiaj mamy podstawę programową. Podstawę programową mamy już od połowy lat 90. mniej więcej opracowywaną, zmienianą przez cały czas. I w oparciu o nią albo nauczyciel, albo wydawcy podręczników do swoich podręczników uszczegóławiają, dopasowują programy. Cała podstawa musi być zrealizowana, ale spisana w sposób bardziej ogólny niż sam program. Nie posiada też pewnych elementów, na przykład w jaki sposób realizować, jakimi metodami. To przynależy do programu nauczania. PiS chciał po prostu jednego ministerialnego programu nauczania. No i prawdę mówiąc, my tutaj w naszym programie też
chcieliśmy takiego programu. Dlaczego? W podstawie programowej nie można przekazać tego, co się naprawdę chce. Jeżeli były jakieś problemy z tym, że na przykład historia nie do końca była realizowana w sposób i z wiedzą, którą w tej chwili posiadamy, którą powinniśmy młodym przekazywać, to dlatego, że zapis w podstawie był tak ogólny, że każdy nauczyciel w zależności od swojego poglądu mógł to zinterpretować na swój własny sposób. Nie było możliwości wprowadzenia pewnych zabiegów, no, nawet wychowawczych, dlatego że sformułowania były zbyt ogólne. Uszczegółowiono je jakiś czas temu, ale o tym jeszcze powiem dalej, wcale nie poprawiło to sytuacji. Tutaj, jak Państwo widzą, no, brak realizacji, jest podstawa programowa w tej chwili opracowana. Nawet w dniu dzisiejszym, z tego co wiem, miało być już jakieś pierwsze przymiarki do niej. I następna rzecz, której bardzo brak. Nie ma w Polsce takiego ośrodka, który tworzyłby, który scalałby pewne myśli edukacyjne wytwarzane w różnego rodzaju uczelniach, na różnego rodzaju wydziałach pedagogicznych, nie tylko pedagogicznych, ale dotyczących edukacji polskiej. Nie mamy naszej myśli. W związku z tym, jak przychodzi do reformy kolejnej, to robi się na wyczucie. Bardzo jest potrzebny instytut. Proszę zobaczyć, są instytuty czasami w bardzo małych branżach nawet, które wspomagają myślą to, co dzieje się, te wszystkie wydarzenia, które mają konsekwencje wielokrotnie mniejsze niż oświata dotycząca wszystkich naszych dzieci, dotycząca no, 500 tysięcy nauczycieli. To jest ogromna armia ludzi. Jest to, i to wszystko nie ma żadnego ośrodka myśli jednej. Wydaje mi się to jednym w ogóle z ważniejszych postulatów, być może zachowywanym na przyszłość, nie wiem, bo tutaj pani minister w pewnym momencie mówiła nawet, że z pewnych instytucji, które w tej chwili, na przykład Instytut Badań Edukacyjnych, który no w małym zakresie się zajmuje pewnymi rzeczami, są ośrodki doskonalenia nauczycieli, że można by coś takiego zmontować. Potem no, zapewniała, że może tutaj część ministerstwa, tylko że ten instytut musi być prawdziwy. To musi być instytut z prawdziwego zdarzenia. No i mamy następną rzecz. Kuratorium oświaty, którego działania krytykowane były zawsze. Krytykowane również od strony prawnej samego ustawienia tego kuratorium, jak i działań konkretnych ludzi, wizytatorów przychodzących do szkół. Program PiS-u chciał wzmocnić, scentralizować zarządzanie oświatą i wzmocnić pozycję kuratora, żeby kurator stał się, nawet powiedziano, niezależnym od wojewody. No tutaj jest pewien problem, dlatego że jeżeli wojewoda odpowiada również za politykę w różnych dziedzinach, na swoim terenie, w swoim obszarze, to wyłączenie kuratora no może nie byłoby najszczęśliwsze w tym wypadku, troszkę by psuło tą wizję zarządzania państwem. Prezentacja toruńska troszkę inaczej potraktowała w związku z tym ten temat. I już była mowa o rezygnacji z ograniczeń pewnych, które zostały kuratorom prawnie narzucone, poszerzenia ich kompetencji. To, co zaistniało do tej pory, to inny wybór kuratora. Na początku kurator był wybierany wcześniej, poprzedniej kadencji. Odwoływał wojewoda za zgodą ministra. W tej chwili jest kurator
na wniosek wojewody powoływany, odwoływany przez ministra. No, wydaje się, jest to jego umocowanie twardsze, natomiast w praktyce to wygląda w zasadzie tak samo. Zawsze minister decydował jednak o tym, kto będzie w jego imieniu sprawował w terenie tą władzę oświatową. Natomiast to, co bardzo ważnego się zadziało, kuratorzy w pewnym momencie, to było, nie wiem, lat temu, 8, 10 może, kurator stracił, 10 pewnie, stracił możliwość wpływania na likwidację szkół na swoim terenie. Samorząd, który jest organem prowadzącym szkoły, mógł taką szkołę zlikwidować. Owszem, o opinię zazwyczaj występowała, opinia nie była wiążąca. Teraz opinia o likwidacji szkoły jest wiążąca dla organu prowadzącego. Nie można zlikwidować, jeżeli kuratorium się nie zgadza. Ważna rzecz, bo bardzo wiele szkół nawet nie tyle zostało zlikwidowanych. Bardzo często przeszło w ręce prywatne. Różnie to bywało, bardzo dużo dziwnych, różnych sytuacji mieliśmy. Badanie jakości pracy szkół to było coś, czym właściwie zarządzał i sprawował nadzór kurator oświaty. Rzecz straszna, nie wiem, jeżeli ktoś z Państwa nie pracował w szkole, to sobie tego prawdopodobnie nie wyobraża. Wizytatorzy odwiedzali nieczęsto nocą, parę co kilka lat szkołę, dlatego że no tutaj liczba szkół przypadających na kuratorium jest duża. Natomiast no byli tam parę tygodni i sporządzali opracowanie grubości kilkudziesięciu stron, pisząc wszystko o tej placówce. Co trzeba, czego nie trzeba. Potem zgodnie z prawem trzeba to było odczytać w obecności dyrektora szkoły, w obecności organu prowadzącego. No, ponieważ ja kiedyś występowałam jako organ prowadzący, to na odczytywaniu takiego sprawozdania, takiej opinii właściwie przedszkola, no niestety wyszłam, była godzina 10 wieczór i 4 godziny czytania było za mną. Niestety nie byłam w stanie dłużej tego przetrzymać. Nie wiem, której godziny. Jest mnóstwo rzeczy w oświacie, dzieje się, które są zupełnie zbyteczne. Zabierają czas, zabierają pieniądze i nie przynoszą żadnego pożytku. To była jedna z większych właśnie tego typu bzdurek. No i tutaj program PiS, oczywiście zapisano odejście od ankietowania, bo to polegało na początku na ankietowaniu uczniów, nauczycieli, rodziców, potem z tych ankiet dopiero i rozmów sporządzało się te raporty. Natomiast prezentacja toruńska, zapis jest taki: ograniczenie ewaluacji zewnętrznych całościowych. Ewaluacje te prowadzone byłyby wyłącznie w sytuacjach przewidzianych prawem. Chodzi tutaj prawdopodobnie o sytuacje, gdzie już zostało wykazane, że trzeba tą szkołę mieć na oku i trzeba zdiagnozować, bo coś jest źle. No, ograniczenie, zmniejszenie do około 25% liczby pytań. Moim zdaniem i tak za dużo zostaje. Ale co się okazało? Tutaj pani minister prawdopodobnie rzeczywiście wprowadziłaby to w życie, ale badanie jakości pracy szkół niestety otrzymało pieniążki unijne, a środki unijne przez 5 lat nie mogą, znaczy sprawa nie może być ruszana, musi iść tak jak szła. Czyli na razie przez parę lat czeka nas jeszcze diagnozowanie pracy szkół, no może tylko troszkę krócej będzie sporządzane.
No i mamy teraz coś, co się nazywa systemem informacji oświatowej. Tutaj nauczyciele, dyrektorzy dobrze wiedzą, o co chodzi i dobrze wiedzą, jaka to jest praca, ale jest tutaj jeden duży, poważny problem, który zauważyli niektórzy nauczyciele. I w programie PiS znalazła się odpowiedź na ten problem, a mianowicie zbierane są dane w takich ilościach, dane osobowe ze szkoły dotyczące nauczycieli i uczniów i przekazywane do wyżej domenu i dane wrażliwe również w dużych ilościach, że właściwie nie wiadomo po co. Pierwotnie ten program zwany SIO w skrócie no miał za zadanie przede wszystkim spowodować, żeby przepływ pieniądza z Ministerstwa Finansów do samorządów, a potem z podziałem na szkoły był prawidłowy. Wiadomo, że jeżeli dziecko na przykład wymaga jakiegoś wspomagania dodatkowego, no dziecko w taki czy inny sposób upośledzone, jeszcze w zależności od rodzaju upośledzenia, to przekazuje się na niego więcej pieniążków. Na inne dzieci, w zależności od szkoły, taką lub inną kwotę. Te dane trzeba zebrać z terenu. Tylko że w tym wypadku zbiera się dane, które daleko wykraczają poza tą potrzebę. Na przykład, ja sobie nawet wynotowałam parę rzeczy. Uczeń, no wyniki wszystkich egzaminów, to nie jest bardzo potrzebne do przepływu pieniędzy. Dane odnośnie uczęszczania do placówki artystycznej, no pozaszkolnej, wypadki, którym ulegał na terenie szkoły, czas, miejsce, przyczyny wypadku, uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania, uzdolnienia, nawet uzyskanie karty rowerowej. A nauczyciel na przykład, dyrektor musiał przekazywać dane o wszystkich przyczynach nieprowadzenia zajęć. Też dziwna rzecz. Tego typu dane zbiera się, no, na przykład w Stanach Zjednoczonych w jeszcze większych ilościach. Są zbierane ze wszystkich stanów, zabezpieczane w największych sejfach. Zbiera się również w Europie, bardzo dużo we Francji, jeszcze więcej niż u nas. No i parę razy już słyszałam propozycje, na razie tylko takie rzucane myśli, gdyby tak jeszcze te dane zjednoczyć w Europie, a potem może jeszcze ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko po co? Nauczyciele zauważyli ogromne niebezpieczeństwo. Proszę Państwa, uczniowie, którzy, ponieważ dane się zbiera od 2003 chyba, tak, to ci uczniowie, którzy przeszli do tej pory przez szkołę, są bardzo dokładnie zdiagnozowani. Zapisane jest o nich praktycznie wszystko. Można zrobić po na przykład egzaminach profil psychologiczny bez problemu. Wartość takich danych, tej bazy jest niewyobrażalna w tej chwili. No tutaj niestety nie mamy jeszcze jak na razie żadnych ruchów co do tych ograniczeń. Żeby pokazać jeszcze ogrom informacji zbieranych. Sama ustawa o SIO to jest 77 stron. Z tego 20 stron mówi tylko i wyłącznie o danych, które szkoła ma przekazywać. To są dane zarówno samej placówce, jak i o nauczycielach, jak i uczniach, trzy części przekazywane. No i mamy coś, na co przypuszczam, że wszystkie szkoły by czekały i którym można by kupić chyba wszystkich nauczycieli, ale się nie dzieje niestety. Ograniczenie biurokracji w szkole. Kiedyś próbowałyśmy tutaj z koleżankami zrobić spis tego, co dyrektor szkoły, nauczyciele muszą wypełniać, wypisywać przez cały rok szkolny i co jest niepotrzebne. Wyszło nam chyba trzy strony z tego, co dobrze pamiętam, no, pisane
pozycja pod pozycją. Teraz proszę sobie to pomnożyć przez ileś stron każdego z tych materiałów. Do tego różnego rodzaju badania, gdzie zbiera się dane już problemowe dla różnych instytucji, zarówno dla kuratorium, jak i dla uczelni wyższych. Do tego na przykład no, właściwie wszystko, co się dzieje, posiada już w tej chwili opisy w takich ilościach, które dziesięciokrotnie, kilkanaście razy przewyższają to, co naprawdę jest potrzebne. Odwraca to zupełnie, tak jak nauczyciele sami mówią, uwagę od ucznia. Uwaga jest skoncentrowana na tym, co nauczyciel wypełnić musi. Tu została jedna rzecz zrobiona do tej pory, zapowiedziana i zrobiona. Znaczy, no zapowiedziana, ale już praktycznie wykonywana. Rezygnacja z rozliczania minimalnej liczby godzin przez nauczycieli. Na czym to polegało? Powiedziane było, ile nauczyciel geografii, biologii czy historii ma godzin w setkach, w dziesiątkach, w przeciągu całego cyklu, na przykład 3 lat liceum. I nauczyciel musiał co do godziny tematycznie rozliczyć te lekcje. Jeżeli Państwo pamiętają, jak było kiedyś, to po prostu była liczba godzin w danym tygodniu geografii, biologii czy historii. I nauczyciel na tych godzinach miał po prostu być i lekcje prowadzić. Potem nie, potem się okazało, że można liczyć poszczególne sztuki. No i teraz, jeżeli ktoś zachorował, jeżeli ktoś, nie wiem, dzieci wyjechały na basen, dzieci wyjechały na wycieczkę, no to się zaczynało liczenie i jedni nauczyciele drugim wydzierali czasami godziny, bo do końca roku brakowało już im, a musieli to minimum zrealizować. I na tych spotkaniach z nauczycielami dowiadywaliśmy się między innymi, że z tego powodu dzieci nie jeżdżą na wycieczki, nie wychodzą w teren, ba, nawet nie wychodzą przed szkołą czasami na niektóre zajęcia, bo nauczyciele, jeżeli ten wyjazd, czy nawet do teatru zająłby więcej niż jedną godzinę tego przedmiotu, czyli 2 czy 3 godziny, to nauczyciel tamtego przedmiotu nie puści, bo mu zabraknie godzin do rozliczenia. I w ten sposób od kilku lat właściwie rozłożyliśmy zupełnie to, co jest w nauce bardzo, w nauczaniu bardzo ważne, to znaczy to wyjście poza szkolne mury. No, natomiast zrealizowano, jak Państwo wiedzą, bo tym było dosyć głośno, zwłaszcza związki zawodowe to bardzo zabiegały, rozliczanie godzin karcianych. Natomiast jeżeli chodzi o stopnie awansu zawodowego, tak bardzo krytykowane, no właśnie ich forma też bardzo zbiurokratyzowana, gdzie no trudno jest powstrzymać nauczyciela, żeby nie tworzył tych swoich grubych teczek własnych dokonań, które to teczki no narastały poprzez szeregi kursów, no musiał się wykazywać mnóstwem umiejętności, dokumentować. No i to był ten też jeden z tych punktów biurokracji najbardziej męczącej i znowu odwracającej uwagę od ucznia, kierującą uwagę na samego nauczyciela. Ale odpowiedzi tu nie było. Zarówno w programie PiS, co zrobiono? Wprowadzono do awansu zawodowego dodatkowy stopień specjalizacji zawodowej. Jeszcze jeden. Dlatego, że część nauczycieli osiągnęła już maksymalny i nie mogła mieć podwyżek. I na ich żądanie wprowadzono jeszcze jeden stopień. I tutaj przy prezentacji w Toruniu zapowiedziano, że będzie to nauczyciel specjalista, tak się ten stopień ma nazywać, i wprowadzono go już do ten nowy stopień awansu do projektu już do prawa.
wiąże się z doktoratem. Nauczyciel, jeżeli zrobi doktorat, to go otrzymuje. Bardzo prosta rzecz. Problem z tym, że robienie doktoratu w szkole, po pierwsze, no nie wiem, czy to jest to, co jest nauczycielowi najbardziej potrzebne. Czy rzeczywiście ci, którzy mają doktorat, są dobrymi nauczycielami? Czasami tak. Ale również, jeżeli to będzie doktorat robiony w szkole, to przecież on będzie zabierał mnóstwo czasu, pracy, która znowu powinna być poświęcona uczniowi. No i następna. Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym. Bardzo zabiegają nauczyciele o to, żeby dostać jakąś możliwość pracy z uczniami bardzo trudnymi. Jakieś narzędzia do dyscyplinowania. No i zapisano w programie PiS, że nauczyciele będą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Problem w tym, że nauczyciele tylko nie wiedzą o tym, korzystają z takiej ochrony. Jest to zapisane zarówno w kodeksie cywilnym i zostało nawet, żeby nie było wątpliwości, wpisane do karty nauczyciela. To pod spodem podałam nawet gdzie. I nie w tym rzecz. Korzystają, natomiast nigdy nie będą funkcjonariuszami publicznymi. To są dwie różne rzeczy. I po co zresztą? Gdyby byli funkcjonariuszami publicznymi, nie dostaliby więcej praw, natomiast dostaliby obowiązki, na przykład przenoszenia się do innej placówki szkolnej, gdzie nauczyciel jest bardziej potrzebny, nawet w innej miejscowości, tak jak można odesłać mundurowych. To nie jest absolutnie żadne wyjście z sytuacji. Kształcenie nauczycieli. Ogromny problem. No, tutaj na pograniczu ze szkolnictwem wyższym. Kiedyś ktoś próbował liczbę placówek uniwersyteckich obliczyć, która kształci, czy właśnie jednostek w tych placówkach, które kształcą nauczycieli, doszedł do 400. Nikt nad tym nie panuje, nie wiadomo ile jest. I przede wszystkim ci, którzy wychodzą, rzeczywiście nie są przygotowani do nauczania. Przede wszystkim starzy nauczyciele narzekają na to, że po prostu nie ma żadnych praktyk. Wyuczeni są teoretycznie i też nie do końca. Przychodzą nauczyciele, którzy na przykład nigdy nie mieli psychologii rozwojowej, co się w ogóle w głowie nie mieści. Jest to podstawa zupełna do pracy z młodzieżą. I błędy, jakie tu są robione, są ogromne. No ale psychologię to mamy inną w tej chwili, tak freudowską, najchętniej kontynuowaną. To, co jest potrzebne naprawdę, mimo że jest zalecane, ale jeżeli nie jest kontrolowane, no to wygląda, jak wygląda w tej chwili. Na razie nie mamy zapowiedzi realizacji. Doskonalenie zawodowe nauczycieli nie lepiej. PiS zapowiadał zmiany przez właśnie też pewną centralizację. Natomiast MEN poszedł w innym kierunku, zmienił te zamierzenia, wprowadzając obowiązkową, nie wprowadzając, bo jeszcze nie jest to zrobione, zapowiadając wprowadzenie obowiązkowej akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. No ci z Państwa, którzy są nauczycielami, wiedzą, na jakim poziomie bywają szkolenia. Żenujące, no ale nauczyciel potrzebuje do swojego awansu zawodowego papierków. No i przechodzimy do czegoś, co jest rzeczą zadziwiającą. Ustawa o systemie oświaty dotychczasowa, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ile posiada stron. Kodeks cywilny ma 427, a ustawa ma 407. Podobno przed wojną, nie wiem tylko czy ustawa o systemie oświaty, nie, to była chyba o szkolnictwie wyższym, miała kilka stron. Tu jest jedna
jedna rzecz, która dzieje się wszędzie niestety w Polsce z ogromnym przyspieszeniem. Poleganie na prawie. O ile szkoła, ta jednostka najniżej usadowiona w tej całej strukturze edukacyjnej, jest postrzegana jako placówka, której odniesienia osobowe są najistotniejsze. Odniesienia między nauczycielami, no ale przede wszystkim nauczyciel-uczeń. Od tego zależy wartość kształcenia. Ale jeżeli popatrzymy na oświatę, tą odgórnie od strony MEN, regulacja pociąga regulację. Jeżeli wprowadzi się jakąkolwiek regulację, potem się okaże, że coś nie pasuje, coś zostało zrobione źle, uszczegóławia się, wprowadza się następne. Przyrost prawa w Polsce, nie tylko tutaj, jest niesamowity. I powoduje to, że giną odniesienia osobowe, nawet tam, gdzie są najważniejsze, nawet właśnie na tym najniższym poziomie w sytuacji, gdzie mamy do czynienia z nauczycielem, uczniem. Tutaj przerwę, powiem taką, no, mogło być anegdotą, ale jest sytuacją prawdziwą. Lat, no mniej więcej 10-12, do Szwecji wyjechała delegacja z Polski, ludzi zarządzających oświatą. I tam w jednej ze szkół ta grupka kilkuosobowa miała przyglądać się prowadzonym zajęciom w szkole. No, na poziomie naszego liceum. Nauczyciele weszli do klasy, stanęli z tyłu, no ale nie było krzeseł. Uczniowie usiedli, a nauczyciel z innej sali, z końca korytarza nosił krzesła. Po dwa, po dwa, po dwa. Jak doszło na końcu do pytań, co na tej lekcji zadziwiło Polaków, co zwróciło ich uwagę, no to nie powstrzymali się od pierwszego pytania. Dlaczego uczniowie nie pomogli w zorganizowaniu miejsc i w związku z tym nie byłoby 10-minutowego opóźnienia w całej lekcji, co zresztą potem miało wpływ na dalszy jej przebieg. Wtedy nauczyciel odpowiedział, że no nie mógł poprosić, dlatego że oni w statucie szkoły mają zapisane, że to nauczyciel jest odpowiedzialny za przygotowanie miejsc nauki. W tej chwili, proszę Państwa, zaczynamy mieć tą sytuację w Polsce. Program Uczeń Zdolny był zapowiadany przez PiS. Podobno był opracowany wtedy, kiedy PiS miał ten krótki okres taki, kiedy był w MEN-ie, znaczy kiedy miał tą władzę oświatową, nie został wdrożony i miał być wprowadzony teraz. No, na razie nic o tym nie słychać. Jeżeli chodzi o wychowanie w szkole, no było wielokrotnie jedno oczko w głowie, w zapowiedziach, przy czym nie do końca wiadomo, jak do tego dojść. Widać i w zapowiedziach PiS-u, że miał być to przejrzysty program dydaktyczny, czyli na przykład na lekcje wychowawcze. No ale znaczy przy prezentacji w Toruniu okazało się, że nie ma mowy o tym programie, chociaż w zapowiedziach pani minister jest, prawdopodobnie będzie taki program wypracowywany kiedyś. Natomiast jedyne, co zostało zrobione do tej pory, to połączenie w projekcie programu wychowawczego z programem profilaktyki. Szkoły miały osobno te dwa programy opracowywać. Teraz mają pracować jeden podwójny. Tylko tyle. Natomiast no, wiadomo, że jeżeli chodzi o sprawy wychowania, to nie wychowuje się tylko przez programy. Wychowuje cała szkoła i tutaj zmiany są, muszą być wielokierunkowe, łącznie z całą organizacją szkoły. Wszystko, czego się dotykamy i z czym styka się uczeń, jest bardziej wychowawcze lub mniej. To jest całe otoczenie, całe środowisko. I jeżeli chcemy rzeczywiście szkoła, żeby była wychowująca, to właściwie tą szkołę organizacyjnie trzeba przebudować. O tym do tej pory nie było mowy nigdzie.
wychowanie patriotyczne. Tutaj też sporo słyszymy na ten temat. Chodzi o przywrócenie rangi historii i chodzi o przywrócenie odpowiedniej rangi języka polskiego, a właściwie takiego systematycznego kształcenia w zakresie historii literatury, które to kształcenie w 2012 roku tak przestało zupełnie istnieć. Uczniowie nie przerabiają historii literatury, w związku z tym jest to, nie przerabiają niczego systematycznie, w związku z tym nie posiadają żadnego obrazu tego, co istotnie dzieje się w tym obszarze. Powrót będzie, bo ci, którzy pracują nad językiem polskim w tej chwili w zespołach, ci, którzy pracują nad historią, no, mają takie zadanie. I to zostało zapowiedziane i jest realizowane. No i jest coś, o czym w ogóle nie mówił program PiS-u, ale co przecież jest też jednym z podstawowych problemów szkolnych, a mianowicie ogromna zapaść szkolnictwa zawodowego. Zapaść polega na tym, że po pierwsze za mało osób kieruje się do tego szkolnictwa i to nie jest tak, jak czasami słyszeliśmy, że po prostu ministerstwo zamykało, czy samorządy zamykały szkoły na siłę zawodowe, nic z tych rzeczy. Zamykały wtedy, jak już nie było w nich zupełnie uczniów, nie było kogo uczyć, nie było naboru. I te szkoły rzeczywiście były zamykane od pewnego czasu bardzo licznie. Ale dlaczego? Dlatego, że kto chce, idzie do liceum. Potem po liceum idzie, no jeżeli nie na studia magisterskie, to do prywatnej szkoły na studia licencjackie też się każdy dostanie, byle zapłacić. I jest to nauka znacznie prostsza i dająca potem znacznie więcej możliwości zatrudnienia. To po co iść do trudnego technikum, gdzie trzeba się uczyć, no wtedy 4 lata, teraz 5. A potem jak się człowiek już nauczy tego zawodu, to się okazuje, że właściwie technologie się już zmieniły w znacznym stopniu. Jest to zbyt długa nauka zawodu. No niestety z technikum nie zrezygnowano, je będzie w tej chwili 5-letnie. Wprowadzono szkołę branżową, znaczy ma być szkoła branżowa, jest to już w projektach ustawy. Szkoła podzielona na dwie części, klasy 1-3, czyli tak jak dotychczasowa zawodowa. I potem znowu klasy 1-2, jeżeli ktoś będzie chciał iść na ten stopień wyższy, czyli tak jak technikum uzupełniające. Czym się będzie różniło? Nie wiadomo. W zapowiedziach czerwcowych było powiedziane, że szkoła branżowa będzie kończyła się ta drugiego stopnia maturą branżową o nieco obniżonym poziomie, bo wiadomo, że zdanie w tej chwili matury przez młodzież uczącą się w szkołach zawodowych jest szalenie trudne. To już w tej chwili nieduży procent. Niektórzy w ogóle nie podchodzą do matury i również nieduży procent ją zdaje. No, jeżeli liceum jest profilowane i dokładane są przedmioty po to, żeby tą maturę zdać na jako takim poziomie, no to w technikum niestety takich możliwości nie ma. No i są zmiany z kolei, które MEN wprowadza, które nie były jednak zapowiedzią wcześniejszą programu PiS-u. A mianowicie bardzo dużo mówi się i nawet się zapisało o działalności innowacyjnej. To trochę w połączeniu z programem Morawieckiego, który Ministerstwo Edukacji ma wesprzeć, na czym ta działalność innowacyjna ma polegać i dlaczego ma wesprzeć naszą gospodarkę. Na razie nie wiadomo. Jedna rzecz jest tutaj, czasami padała. Jeżeli nauczyciele będą w sposób innowacyjny prowadzili zajęcia, to uczniowie też będą lepiej przygotowani w tym zakresie. No tu mam spore wątpliwości do tej
teorii i w ogóle dlaczego to, co innowacyjne, ma być lepsze. To jest zawsze sprawa rozumienia tego pojęcia. Również wprowadzono do zapisów no, prawie obowiązkowe dla szkoły, obowiązkowe organizowanie wolontariatu młodzieżowego. W wielu szkołach ten wolontariat istniał, bardzo wielu. Wprowadzono oddział przygotowawczy dla uczniów, którzy powracają za granicę, albo uczniów, którzy tutaj studiują z innych krajów. No i wprowadzono naukę programowania dla uczniów od najmłodszych lat. Jest to na razie zapowiedź, ale wprowadzała się już ją jako pilotaż do szkół, które są chętne. Natomiast zapowiedź jest, że wejdzie do wszystkich szkół. Co to znaczy na tych niższych, dla tych uczniów młodszych? To znaczy od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Na czym miałoby polegać, jeżeli uczeń nie potrafi czytać, pisać, ani nie zna cyferek? No na pewnej zabawie, która je wprowadzi w ten sposób myślenia, który się potem przyda w programowaniu przyszłym. Bardzo kontrowersyjna rzecz, tak jak do tej pory spotykałam się z wypowiedziami na ten temat. No i proszę Państwa, to były takie pola, które ja wybrałam jako najważniejsze. Prawdę mówiąc, niewiele zostało pewne uszczegółowienia już programu PiS-owskiego czy programu MEN-u. Natomiast, żeby teraz no, troszkę z tego chaosu, który wynikł z mojej wypowiedzi, który Państwo widzieli w pewnej niespójności programowej, żeby coś z tego wynikało, to musimy sobie powiedzieć o różnicach, no bardziej niż o częściach wspólnych, które były oczywiste w tym wypadku. Działań MEN-u, programu PiS-u. W programie PiS-u bardzo wyraźnie, jak Państwo pewnie zauważyli, było widać pewien centralizm, dążenie do scentralizowania władzy oświatowej, gdzie MEN rzeczywiście by narzucał pewne standardy, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie powszechnie się krytykuje, że no nie, jest to prowadzone w sposób dalece odbiegający od oczekiwań. Kształcenie nauczycieli, doskonalenie nauczycieli, tego typu problemy, czy nawet nadzór pedagogiczny. To jest ten centralizm przewijający się w wielu wypowiedziach. I druga rzecz, która się przewija, to jest wyraźny kierunek, do którego PiS dążył, kierunek przemian, czyli rozwój ucznia, kształcenie jego umysłu i wychowanie. No, w tym wychowanie patriotyczne, któremu poświęcono wiele miejsca. W programie MEN-u przedstawionym tutaj mamy wyraźne skoncentrowanie działań na zmianie struktury szkół. Mówię o tym, co się dokonało, co się dokonuje i nawet tym, co jest w zamierzeniach. Być może opór, który został tutaj, który MEN napotkał, spowodował, że skupiono się głównie na tym. Na tym liceum czteroletnim, likwidacji gimnazjum, no i problemach, które z tego wynikają. Natomiast wyraźnie brakuje określonego kierunku przemian w działaniach podejmowanych. Jeżeli trzeba by było wnioskować, dlaczego pewne działania są kontynuowane, inne nie, to wydaje mi się, że musielibyśmy powiedzieć, że po prostu MEN wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, w ogóle środowiska oświatowego, również organów prowadzących. Czyli jak gdyby stara się złagodzić tą konfrontację, która przy przebudowie struktury nastąpiła ze środowiskiem. Ale to jest również największe niebezpieczeństwo
że żeby na tym nie poprzestać, żeby na tym nie skończyła się reforma. No teraz już ode mnie na zakończenie. Jeżeli miałabym powiedzieć, co jest najbardziej potrzebne w tej chwili edukacji, odbudowa tej rodzimej myśli pedagogicznej. My nie mamy polskiej myśli pedagogicznej, nie mamy instytutu, mamy pracowników nauki o tak wąskich specjalizacjach, że one się nawet nie składają w żadne całości, nic z tych rzeczy. I mamy MEN, który jest urzędem, niczym więcej, jest tylko urzędem z urzędnikami, którzy z konieczności decydują o kształtach tego, co się dzieje. Jeżeli nie odbudujemy tej własnej myśli, to będzie się działo to, co do tej pory, zalecenia unijne będą realizowane. Co z tego wynika? No, przy sześciolatkach mieliśmy tylko próbkę, ale nie tylko o to chodzi. Są jeszcze inne, o wiele większe obawy co do no właśnie niezrealizowania tego, tej głównej myśli, tego głównego celu PiS-u, a mianowicie, że żeby rozwijać umiejętności myślenia i wychowywać. To zostało właśnie zaprzepaszczone tą ostatnią reformą minister Hall. Właśnie ten obszar jest najtrudniejszy. I pierwsze takie dwie dziedziny, które absolutnie muszą być zrealizowane, jeżeli mamy odbić się z dołka, który jest w tej chwili bardzo głęboki, dołek, który od wielu lat pogłębia się, dołek edukacyjny. Ale zanim o nich powiem, to jeszcze, ponieważ nie wszyscy wierzą, że w edukacji dzieje się źle, no to muszę ujawnić nie tylko to, co jest powszechnie znane, a mianowicie, że w testach porównawczych PISA Polska pnie się w górę. To już nawet wiemy tak z zapowiedzi Tuska, który się tym chwalił przez wiele dni. Po tym, jak się okazało, że rzeczywiście ta krzywa, jak uczniowie uczą się pisać testy, idzie w górę. Tylko nie pochwalił się jednej rzeczy, która nastąpiła po 3 miesiącach. A mianowicie, że jest druga część badań porównawczych międzynarodowych w OECD, która mówi o nie o tym, w jaki sposób uczniowie, czy w jakim procencie, jaką punktacją opanowali program szkolny, ale czy potrafią wykorzystywać wiedzę do rozwiązywania problemów. I w tamtym badaniu, które prawie nikomu nie są znane, a są równorzędne do tych pierwszych, Polska ma jest na 59. miejscu, czyli 7. od końca. Przed nami jest Rosja na przykład. I to jest coś, co się zadziało przez ostatnie kilkanaście lat. Za przyczyną kilku problemów, o których tutaj, w tym, co przedstawiałam, nie było w ogóle mowy. Dwa z nich są zupełnie kluczowe. Pierwsze, no tak jak mówiłam, w liceum nie mamy kanonu wiedzy ogólnej i nie zanosi się, żeby był, bo liceum jest profilowane. Kanon jest ograniczony. Każdy uczeń przygotowuje się już do przyszłych studiów w znacznym zakresie. I ten kanon musi być wzmocniony, dlatego że to jest poziom, na którym dziecko uczy się myśleć. Przede wszystkim tam. I tam, jak badania Instytutu Badań Edukacyjnych prowadzone właśnie po tym, jak się okazało, że jesteśmy na tym 59. miejscu, wykazały, właśnie tam następuje w liceum ta zapaść. I o ile uczniowie w szkole podstawowej uczeni są różnymi sposobami myślenia, rozwiązywania problemów, wszystko załamuje się w liceum. Jaka jest przyczyna? No, to nie jest tylko to, że liceum jest krótkie czy profilowane, również to, że ten ogromny strumień uczniów kieruje się do liceów
zamiast, tak jak kiedyś, do szkół kształcących w zawodzie. Tam te szkoły podupadają, a tutaj mamy uczniów o możliwościach, no kiedyś ze szkół zasadniczych. Nauczyciel, mając tak ogromną rozpiętość możliwości uczniów, ich wiedzy wcześniejszej, prowadzi zajęcia na poziomie poniżej średniej. Te badania wykazały ogromną frustrację nauczycieli, którzy wiedzą, że tak robią, nie chcieliby, ale muszą. Bo przecież wszyscy będą przychodzili potem, wszyscy będą podchodzili do matury. Za to będzie odpowiadał nauczyciel, więc ciągnie tych najsłabszych. Tracimy w liceum uczniów najlepszych. Jeżeli ktoś się uczy na własną rękę, to przebrnie przez to. No ale są tacy, którym trzeba zorganizować proces nauczania. I to jest ten pierwszy nurt, który musi być naprawiony, jeżeli ma się poprawić poziom nauczania w Polsce. Natomiast drugi nurt, który nam zaoferował Parlament Europejski, no tylko zaleceniem, niczym więcej, ale zostało to wzięte przez minister Hall wtedy w pełni radości i do tego została skonstruowana cała nowa podstawa programowa przez nią, a mianowicie zmiana języka, w którym pisze się podstawę programową czy program. Zwykle, jak Państwo pamiętają, kiedyś zapisywało się to tematycznie. Czyli było powiedziane, czego nauczyciel ma uczyć. No na przykład, nie wiem, ułamków dziesiętnych, czy nawet można potem było szczegółowo ten temat rozpisać. W tej chwili zapisuje się w postaci czynności, które musi opanować uczeń. I tylko wyłącznie w postaci tych czynności. Żeby lepiej zrozumieć, w czym jest problem i dlaczego tak mocno to waży na jakości nauczania, to podam przykład. Z geografii, bo to jest mi najbliższy i mój ukochany przedmiot, którego kiedyś uczyłam. Jeżeli jest zapisane w podstawie, że uczeń opisuje kształt Ziemi z wykorzystaniem jej modelu globusa, potem wymienia nazwy planet Układu Słonecznego i wyjaśnia założenia teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika, trzy takie tematy i tylko te, no z tego cyklu takiego wprowadzenia do tej części astronomicznej, to jest szkoła podstawowa jeszcze, to proszę zauważyć, co w tych tematach się nie mieści. One są wyrwane zupełnie z kontekstu. Jeżeli opisuje kształt Ziemi, nie jest powiedziane, że tutaj musi znać jej wielkość. Uczeń w szkole podstawowej nie musi sobie wyobrażać tej wielkości, ale być może zapomniano dopisać, że jej wielkość. I teraz nauczyciel, no jeden poda, starszy, no zawsze to kiedyś robił przed laty, w związku z tym powie przynajmniej, jaki jest obwód tej Ziemi, pokaże, w jakim czasie można pokonać. Ale inny nauczyciel, który dokładnie wie, że będzie rozliczany tylko i wyłącznie, bo tylko z tego może być egzamin, z kształtu Ziemi, nie poda. Tylko będzie odpytywał kilkunastu uczniów z kształtu Ziemi, żeby utrwalić to, co będzie na egzaminie. I do tego się nauczyciele przyznają, że tak uczą. I następny temat. Wymienia nazwy planet Układu Słonecznego, porządkuje je według odległości od Słońca. No dobrze, i ten uczeń ma wymienić planety. Nauczyciel nauczy go recytować, ale nie będzie wiedział, co to jest Słońce, bo nie musi, bo nie będzie z tego, nie będzie tego na sprawdzianie. Nie musi w ogóle wiedzieć, z czego są te planety zbudowane, czym one w ogóle są. Tu o wielkości również też nie ma mowy. No i następny temat. Jeżeli mamy mówić o teorii heliocentrycznej, no to zwykle bywało tak, że ona była w pewnym kontekście no, pewnych wcześniejszych wierzeń i wyobrażeń, jak Ziemia wygląda, jak również no, w kontekście obecnej wiedzy,
bo jeżeli w tej chwili wstukamy, a wszystkie tematy, które są w podstawie programowej, można wstukać w internet i tam od razu wychodzi, czego nauczyciel ma nauczyć, to ma nauczyć 5 zasad tej teorii i on te 5 nauczy. Ale nawet nie musi mu przyjść do głowy, żeby powiedzieć, że 2 z nich są nieaktualne, bo Słońce wcale nie jest ciałem stałym już we Wszechświecie na przykład. Nie musi. Proszę zauważyć, jakie ogromne luki powstają pomiędzy tym, co jest wymagane w szkole. U uczniów przestaje się tematyka wiązać ze sobą w związku z tym, jak kończą szkołę, nawet jeżeli się tego dokładnie wyuczą. Do sprawdzianu, jak kończą szkołę, w pamięci nie zostaje wiele. Wszystko jest wyrwane z kontekstu. I teraz, jeżeli to nie zostanie poprawione, z tego co wiem, nie jest jak na razie, to wszystkie marzenia o tym, że w znaczący sposób podniesie się efektywność nauczania, że będziemy wypuszczać po prostu uczniów mądrzejszych, dla mnie nie ma szans na realizację. Takich pomniejszych rzeczy, o których już nie czas mówić, zafundowano nam wiele właśnie przez to, że bierzemy z Europy pewien spadek podpowiadany nam, który w jaskrawy sposób widać, że powoduje, że możemy się stać społeczeństwem wykonawców. Będzie, uczeń będzie przekształcał, porównywał, nawet na wyższym poziomie będzie analizował. Tylko że wiedza nie będzie syntetyzowana w jego umyśle. Czyli on nie będzie twórczy. Hasło o tym, że ma być twórczy, bez tego jest nie do zrealizowania. Ale to jest mój pogląd, to już poza tym, co byłam zobowiązana przedstawić. Bardzo Państwu dziękuję. Pozwolimy sobie na pytania. Bardzo proszę. Czy są pytania? Jeśli tak, to proszę się tu ustawiać. Tu. Dzień dobry, nazywam się Paweł Grzegorzewicz. Jestem ze Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. Chciałbym Panią prosić, czy mogłaby Pani powiedzieć coś na temat założeń edukacji antydyskryminacyjnej, która jest włączona, jak rozumiem, w tej chwili do podstawy programowej i działań obecnych w tym kierunku organizacji, które starają się w ten tryb włączyć, szczególnie tu chodzi o FRS, organizacji wywodzących się ze środowisk LGBTQ, które chcą wykorzystać ten element podstawy programowej do realizacji swoich celów strategicznych. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Lidia Sokołowska-Cybat, przyjechałam tutaj z Kanady. Chciałam Panią zapytać, jak wygląda kwestia podstawy programowej do nauczania w szkołach przekonsularnych dzieci polonijnych. W jakich szkołach? Przekonsularnych, szkolne punkty konsultacyjne przy ambasadach i konsulatach. Czy to się zmieniło, ponieważ w czasie 8-letnich rządów Platformy i PSL-u okrojono program, między innymi poległa matematyka, skupiono naukę geografii, historii w jeden przedmiot i wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, zmniejszając oczywiście wymiar czasowy tej nauki. Czy w tym zakresie nastąpią jakieś zmiany? Dziękuję. Jestem Hanna Gunnard, przyjechałam ze Szwecji. I chciałam zapytać, ponieważ Szwecja leży jeszcze gorzej poniżej Polski, Pani powiedziała 59 USD badania, no ale to Szwecja chyba jeszcze niżej, to chciałam zapytać, jaki
największy wpływ na podstawie szwedzkich doświadczeń wywiera na obniżenie poziomu nauczania brak na przykład lekcji domowych, czy nie wiem, czy są w Polsce zadawane lekcje domowe. Są? Są. No i na przykład jaki wpływ wywiera mała ilość ewentualnie matematyki. Dlatego, że no, w Szwecji matematyka już jest o włos od w ogóle, żeby przestać nauczać i traktować to jako przedmiot dowolny z wyboru ucznia. Także nikt tego nie wybiera, oczywiście z dobrej woli, prawda? No to by były moje pytania właśnie. Tak, dobrze. Mamy czyli trzy już pytania. Już mogę w tym momencie, tak? Po trzech. Jeżeli chodzi o założenia, jeżeli chodzi o tą politykę antydyskryminacyjną, to nie w podstawie programowej są zapisy. Znalazł się taki zapis od 2012 roku, kiedy zmieniono rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym, dzieląc go na dwa różne. Znalazł się właśnie taki zapis o, no w tej chwili nie przytoczę dokładnie, niedawno go cytowałam, ale nie potrafię. W każdym razie nakazuje od przedszkola przez wszystkie szkoły, no właśnie wprowadzać elementy antydyskryminacyjne. Praktyki antydyskryminacyjne. I teraz, no część szkół tego nie robi, natomiast część czuje się zobowiązana, bo się boi, że kuratorium przyjdzie, będzie wizytacja, no i rozliczają kolejno z punktów, bo to jest jak gdyby zapis dla wizytatora, na co ma zwracać uwagę w szkole. No i oczywiście co opisywać w tym swoim ogromnym opisie funkcjonowania szkoły. I to jest właśnie ten coś, co miało zostać wyeliminowane. Obiecała pani minister wtedy, kiedy przyszła, również w czerwcu, tydzień przed tą swoją prezentacją do Narodowej Rady, Narodowej Rady przy prezydencie, gdzie odbywała się konferencja i gdzie, a nawet tu siedząca koleżanka, przytoczyła właśnie ten zapis, który nie był przedtem znany, czy nie był po prostu spostrzeżony. I tam zapadła obietnica, że no idą wakacje, świetny moment, żeby zapis wycofać. No ale niestety przyszedł wrzesień, zapis nie został wycofany, w związku z tym szkoły podejmują współpracę z różnymi środowiskami, żeby przeprowadzać to, co zostało im polecone w rozporządzeniu. Co do drugiego punktu, podstawa programowa, czy nastąpią zmiany w tej edukacji poza granicami Polski? Przyznam się, że nie wiem, ponieważ no, nie pracuję w MEN-ie. To są już sprawy specjalistyczne jednego tylko wydziału, nie są omawiane ogólnie. Natomiast widziałam jedną rzecz, obserwowałam. W momencie, jak zawężała się tematyka kształcenia w Polsce, to samo następowało za granicą. To jest tylko i wyłącznie odbicie tego, co dzieje się u nas w kraju. Tylko może jeszcze bardziej drastyczne, bo przecież tego było i tak mało. Jednocześnie Polacy coraz liczniej zamieszkują obce tereny. No i tylko dla dzieci wymyślono jedną rzecz, że jak wrócą, to będą miały klasę wyrównawczą. Natomiast nie jest rozwiązany, i sobie zdaję sprawę, bo ja od lat słyszę o tym problemie szkół za granicą, ponieważ sama mam własne wnuki również w Anglii. Widzę, jakie są ogromne problemy z tym, żeby znały historię, kulturę polską, zwłaszcza w niektórych rejonach, gdzie w ogóle jest niemożliwe uzyskanie przez rodziców jakiejkolwiek pomocy. Także nie wiem, jakie są zamierzenia. Myślę, że na razie nie to obserwowało MEN.
No i jeżeli chodzi o lekcje domowe, w Polsce są lekcje domowe i całe szczęście, dlatego że to, co ratuje jeszcze nauczanie polskie, to jest to, że rodzina nasza jest opiekuńcza w porównaniu z innymi krajami. W Szwecji, jak no już byłam parę dziesiąt lat temu, jeszcze w czasach zaraz po studenckich na stypendium i tam pamiętam moje ogromne zaskoczenie, jak zorientowałam się w rozmowie, że matki nie wiedzą nawet, odprowadzając dzieci do szkoły, jakich przedmiotów się dziecko uczy. Dla mnie to było w ogóle niewyobrażalne, zresztą jest niewyobrażalne do dziś. I to na szczęście w Polsce jest troszkę inaczej. I to, że są lekcje do odrabiania w domu, to nawet nie tyle jest potrzebne samym dzieciom, co właśnie tej kontroli nad dziećmi, jaką powinni zabezpieczyć rodzice, zwłaszcza w sytuacjach no, takich, takich sytuacjach, jakimi mamy w tej chwili do czynienia. Rodzice zresztą ratują sytuację jeszcze w inny sposób. Bardzo, właściwie lawinowo rozwija się w tej chwili nauczanie domowe. To, co stało się w Stanach Zjednoczonych kilkadziesiąt lat temu, wtedy, kiedy uświadomiono sobie tą ogromną zapaść, która zresztą potem przyszła do Europy i właśnie wkracza w nasze progi polskie, no to właśnie wywołało również tą falę nauczania domowego. Bo jeżeli kogoś nie stać na szkołę elitarną, takie jakie wyrosły w Anglii na przykład dla ratowania sytuacji, gdzie możni oddają swoje dzieci do szkół, gdzie bez względu na to, jakie dziecko ma możliwości, co najwyżej 10 lat będzie się uczyło, ale zda na najlepszą uczelnię, tylko za to się płaci najlepszą pensję angielską przez całe lata za taką edukację. Nas w Polsce nie stać na tą edukację, jesteśmy skazani na edukację na poziomie poniżej średniego. Tak jak ta cała masa w tej chwili młodzieży wędruje do szkół, wybiera szkoły. Ona decyduje też o poziomie nauczania, nie tylko nauczyciel. Pewne możliwości są ograniczone tutaj. A, no i mała ilość matematyki, jaki wpływ. W Polsce też był ten okres, kiedy nie było na maturze matematyki i było widać, że wygląda to coraz gorzej. Od momentu, kiedy wprowadzono na maturze matematykę, sytuacja się poprawia znacznie. Każdy jednak wie, że matematykę będzie zdawał, czyli musi się uczyć. Natomiast jest inna rzecz. No, samo prowadzenie matematyki. Mam nadzieję, bo słyszę, że zespół, który w tej chwili pracuje, bardzo przykłada się do tego, żeby nie było to nauczanie takiej automatycznego liczenia, już nawet w szkole podstawowej, ale żeby właśnie tym przedmiotem uruchomić to myślenie ucznia na trochę wyższym poziomie. To jest duża nadzieja. Bardzo proszę. Dzień dobry, Borowska Magdalena. Proszę Państwa, ja jeżdżę właściwie wszędzie tam, gdzie mogę wysłuchać i prezentacji. Byłam i w Toruniu, i na konsultacjach społecznych z tematu wychowanie, ponieważ mnie osobiście ze względu na zawodowe zajęcie i zainteresowanie interesuje zdrowie. Ponieważ patrzę i tu tylko ten element jest, który ujmuje wychowanie profilaktyczne łącznie z wychowaniem. W tej chwili w takiej formule to ma być. Natomiast mam kontakt ze szkołami, z placówkami w zakresie edukacji zdrowotnej i wiem, że to jest zupełnie postawione poza systemem. To nie jest jakaś zorganizowana edukacja i tu widzę, że nie rokuje to dobrze. Do tej pory, który był szkolny program profilaktyki, który no, weryfikowałam z racji właśnie swojego zawodu, jest w ogóle źle realizowany i liczyłam na to, bo śledzę to wszystkie nowe ekipy, czy ten problem, wychowanie
zdrowotne ujmie jako przedmiot, a nie jako element, który jest jako ścieżka przedmiotowa albo jako koordynacja przez wychowawców WF-u, bo tak w tym ostatnim okresie było. Także moje pytanie chyba pozostanie bez odpowiedzi, bo widzę, że we wszystkich tych formach i prezentacjach to jest bardzo po macoszemu traktowane. A pytanie takie, co życzymy, proszę Państwa, w trakcie no, właśnie składania życzeń na pierwszym miejscu? Zdrowia, tak? I wydaje mi się, że w tym całym rozwoju osobniczym od pierwszej klasy aż przez te 12 lat, ponieważ 50% naszego zdrowia to styl życia, a styl życia to osobiste wybory, a te wybory trzeba kształtować, a trzeba je kształtować w domu, gdzie nie zawsze są prawidłowe, a szkoła powinna być tym polem, gdzie te prawidłowe nawyki zdrowotne i środowisko, które nas otacza, powinny być kształtowane. Ja składałam nawet takie projekty, bo ja nad tym pracuję systemowo i to w ogóle nie zostało no, uwzględnione, nie spotkało się z jakimkolwiek odzewem. Także gdyby była gotowość, to ja bardzo chętnie podzielę się tym projektem. Dziękuję bardzo. Ja miałem dwa pytania, na jedno już uzyskałem negatywną odpowiedź chyba w punkcie 19. To znaczy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie będzie zajmowało się wychowaniem. To jest jasne i oczywiste. Natomiast pytanie do Pani dotyczy tego, co robią Państwo w tym kręgu, no, o którym Pani wspominała, tym nieformalnym kręgu ludzi zajmujących się edukacją i wychowaniem. Pytanie jest proste. Czy w Państwa pracach obecna jest świadomość, że w Polsce od początku 90. lat jest realizowany bardzo precyzyjny styl wychowania, znacznie ważniejszy od podstawy programowej? Czy chodzi o to, czy Państwo uwzględniają to, pomijając to, czy się Państwo zgadzają z takim poglądem, czy nie. Czy Państwo uwzględniają istnienie na świecie czegoś takiego, jak powszechnie w tej chwili obowiązujący styl wychowania krytycznego? Czy w Państwa pracach uwzględniane są skutki, bardzo jasne i klarowne skutki tego wychowania? I czy w związku z tym, nawet jeśli Ministerstwo Edukacji Narodowej ze względów politycznych nie może czy nie chce podjąć żadnych działań w sprawie zmiany stylu wychowania, a nie edukacji, to czy w Państwa pracach przewidywany jest jakiś inny kanał zmiany stylu wychowania w polskim systemie? Dziękuję. Moje nazwisko Barbara Szkutnik. Ja chciałam zapytać, bo nie jest to dla mnie zupełnie jasne. Jak Pani tłumaczyła kwestię tego profilowania liceów ogólnokształcących, ponieważ no, ja chodziłam do liceum ogólnokształcącego, które było profilowane i od początku, od pierwszej klasy były klasy matematyczno-fizyczne, humanistyczne, biologiczno-chemiczne i ogólne. Ja miałam to szczęście, że byłam w klasie matematyczno-fizycznej, która mnie przygotowała nie tylko z matematyki, z fizyki, z chemii, ale również z języka polskiego bardzo dobrze. I odnoszę wrażenie, że te klasy to były klasy na wyższym poziomie niż klasy ogólne. Dzięki temu właśnie, że były profilowane, do nich szła chyba zdolniejsza młodzież albo może bardziej pracowita, nie wiem. W każdym razie te klasy były lepsze i uzyskiwały lepsze wyniki. Z mojej klasy na 40 osób, 38 dostało się na studia. Więc mimo, że to była mała, stosunkowo mała miejscowość. Dlatego dziwi mnie ta informacja, że Państwo nie chcecie, żeby było to profilowanie. Chyba, że ono ma wyglądać jakoś zupełnie inaczej. Ale wydaje mi się, że jednak pewne profilowanie w liceach powinno być. Pani też wspomniała o tym, że o rok się przyspieszy wybór jakby kierunku dla młodzieży, ale w stosunku do tego, co było kiedyś, to się nie przyspiesza, to nadal będzie w wieku mniej więcej 15 lat, tak jak my mieliśmy do wyboru. To się przecież w stosunku do tego nie przyspiesza. Takie miałam właśnie pytania w związku z tym. Dziękuję bardzo. Tak. Jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj były dwa pojęcia, zdrowie i profilaktyka. Dla mnie to jest jednak
coś innego, jeżeli chodzi o programy szkolne. Jeżeli chodzi o profilaktykę, bardzo zależało tutaj pewnym środowiskom, żeby została zdefiniowana w tym nowym prawie oświatowym. No, poprawka nie weszła. Jeżeli chodzi o zdrowie, to ja mam przeciwne zdanie, jest go bardzo dużo w tej chwili. Ono nigdy nie będzie występowało jako przedmiot. Tematyki, którą różne grupy chciałyby wprowadzić jako przedmioty szkolne, jest dziesiątki w tej chwili, a uczeń ma ograniczone możliwości. Jeżeli mamy ogromne problemy z tym, żeby wygospodarować po jednej godzinie lekcyjnej fizyki, geografii, chemii w poszczególnych klasach liceum, to skąd wziąć jeszcze na dodatkowe przedmioty godziny? Po prostu w tej chwili jest bitwa o godziny dla przedmiotów podstawowych. Coraz mniej jest godzin na język polski czy matematykę, dlatego właśnie, że przechodzą różnego rodzaju, no właśnie przez różne gremia wprowadzane rzeczy, które nauczyciele no mają swoiste określenie jako Michałki tak zwane. Wszyscy się z tego śmieją. Śmieją się uczniowie, śmieją się nauczyciele, że przedmioty te nie niosą treści, które by rzeczywiście rzutowały potem na rozwój człowieka. Rzeczywiście sprawa wychowania jest w paru miejscach, jest dosyć mocno nawet w przedszkolu poruszana w podstawie programowej, wystarczy. Natomiast bardzo dziwnie, że jest wprowadzona do WF-u. Jeżeli uczniowie mają być zdrowi, to niech oni ćwiczą, a nie siedzą i może jeszcze nawet piszą klasówki ze zdrowia, tak, bo taką mają tematykę. To jest coś, co się stało w tej ostatniej, w 12 roku, kiedy weszła ta podstawa, teoretyzowanie wychowania fizycznego. Fatalna rzecz. Na biologii jest dużo o zdrowiu, to jest to miejsce, jest na wychowaniu do życia w rodzinie, zdrowie, przedmiotu na pewno nie będzie. Jeżeli chodzi o to wychowanie w MEN-ie, ono istnieje tylko w takiej formie, w jakiej jest po prostu wychowanie rozumiane, czyli po prostu w postaci dydaktyki samej, tak jak wspominałam. Natomiast jeżeli chodzi o nurty wychowawcze, to jest ogromny problem, który no, my w naszej grupie się tym bardzo przejmujemy, tą pedagogiką krytyczną. I jeżeli w tej chwili, która zastąpiła całkowicie właśnie personalistyczne podejście do ucznia, która jest narzucona rzeczywiście wszelkimi możliwymi sposobami. Przede wszystkim przychodzi w doskonalenie nauczycieli, ale również w tych programach, które są finansowane ze środków unijnych, ale również przychodzi z domów rodzinnych, ponieważ pedagogika krytyczna w latach 90. trafiła pod strzechy i uczniowie już wychowywani w domu rodzinnym w ten sposób, na pewnych myślach, oczywiście rodzice nie wiedzą, że posługują się tą pedagogiką. Oni po prostu korzystają z pewnych popularnych myśli. I jeżeli nauczyciele sobie nie mogą dać rady z wychowaniem szkolnym, jeżeli są te problemy się rodzą, to z tego powodu. Jeżeli mówiłam o tym, że bardzo jest potrzebna dyskusja powszechna na te tematy, jeżeli jest potrzebny rozwój polskiej myśli edukacyjnej, to głównie z tych powodów. My nie mamy naszej myśli, w związku z tym, jak jest pustka, to bierze się to, co dają z zewnątrz. No i jeżeli chodzi o profilowanie, tak, profilowanie jest od bardzo dawna, chociaż no, ja na przykład już kończyłam szkołę, gdzie nie było profilowania, a potem po mnie z kolei było coś bardzo cennego, fakultety. Nieprofilowanie, które narzuca szkoła, ale w ostatniej klasie, kiedy uczeń już jest skupiony na maturze, na tym, co ma zdawać, przedmioty fakultatywne do wyboru przez niego samego, a nie profilowanie całych klas. To jest późniejszy wynalazek i on też no, przyczynił się mimo wszystko do tego spadku
kształcenia ogólnego, pozbawienia liceum kanonu pewnego, który kiedyś był bardzo ściśle określony. Ktoś, kto kończył liceum, było wiadomo, z których przedmiotów jaką wiedzę powinien posiąść. Jeżeli nie posiadł w sposób doskonały, no to z własnej winy. Ale nie dlatego, że była przekazywana różnym osobom w różnym stopniu. Profilowanie prowadzi do pewnej selekcji młodzieży, dlatego że w klasach matematycznych czy matematyczno-fizycznych zazwyczaj są najlepsi uczniowie. W klasach humanistycznych trochę gorzej, bo nie dlatego, nie idą tam tylko ci, którzy uwielbiają przedmioty humanistyczne, ale idą ci, którzy się boją matematyki. W związku z tym ja wierzę, że klasa matematyczno-fizyczna była dobra i że wyrośli z tego mądrzy ludzie. Natomiast proszę zobaczyć na czasami, jak wyglądają inne profile w tym momencie. Dzień dobry, Janusz Witkowski. Ja jeszcze raz, znaczy myślę, że z tym profilowaniem to jest trochę tak, że w wieku tym, który w tej chwili będą wchodzić młodzi ludzie, czyli w wieku 15 lat, raczej częściej 15 niż 14, bo mimo wszystko będą, większość dzieci będzie szła w wieku 7 lat do szkoły pewnie, to już te dzieci same raczej się kierują w jedną stronę niż w drugą. Raczej wybierają to, co bardziej je interesuje, co nie znaczy, że powinny nie mieć pewnego kanonu tego zasadniczego, ale no, wolą się uczyć pewnych przedmiotów niż innych. Natomiast jeszcze jedna rzecz dotycząca tych gimnazjów. Ja trochę się dziwię, że nikt o tym nie mówi. Dlaczego moim zdaniem były wprowadzone gimnazja, a były wprowadzone z podobnego powodu jak podział studia na licencjat i potem magisterium, po to, żeby łatwiej i w prostszy sposób można było uzyskać tak zwane wyższe wykształcenie i tak zwane średnie, dlatego że po gimnazjum było liczone jako średnie wykształcenie i można było skończyć zamiast 8-9 klas i mieć średnie wykształcenie, mimo że program nie odbiegał od tej poprzedniej podstawówki. To było coś takiego jak w takiej powieści Janusza Zajdla Limes Inferior, gdzie wszyscy mieli, całe społeczeństwo miało wyższe studia, tylko było w inny sposób klasyfikowane. Znaczy, no, prawie tak jak u nas. Znaczy, u nas wszyscy mają wyższe wykształcenie. Urzędnik w urzędzie, na przykład w Warszawie, nie ma żadnych stanowisk, do których nie byłoby wymagane wyższe wykształcenie. Bardzo przepraszam, po co każdemu jednemu urzędnikowi na najniższym szczeblu jest to wyższe wykształcenie? Naprawdę nie wiem. Chyba że przyjmujemy, że trzeba mieć wyższe wykształcenie, żeby proste pismo napisać. I to chyba o to chodzi. Dobra, dziękuję. Skończyliśmy pytania. Pani Jolanto, ostatnie. No, dlaczego było gimnazjum wprowadzane? Przede wszystkim wzorowano się wtedy w reformie ministra Handke na tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. To był taki wzorzec, no, ściągany w znacznym stopniu. A w tym momencie Wielka Brytania była w ogromnym kryzysie oświaty, a tym się nikt nie przejmował za bardzo. Potem Wielka Brytania trochę się odbiła od dna, tam poszły pewne reformy, które w tej chwili no, wydały, no, to nie jest to, co powinno być, ale mimo wszystko nie jest to już ta głęboka zapaść. A my tym razem podreptaliśmy dalej w dół, czyli następną reformą minister Hall wprowadzoną i następną podstawą programową i zmianą organizacji już nie szkolnictwa samego, ale organizacji szkoły,
czyli właśnie chociażby wprowadzenie tego głębokiego profilowania, bo to jest jeszcze sprawa, na ile to profilowanie jest głębokie. Bo jeżeli do 50%, jeżeli do języka polskiego do godzin 10 w cyklu nauczania dodamy 50%, to jeszcze można to wytrzymać. Ale jeżeli dodamy 175%, to uczniowie, którzy nie przechodzą wtedy tego kursu rozszerzonego, jednak zostają daleko, daleko w tyle. Stopień tego profilowania został bardzo mocno przy poprzedniej reformie rozszerzony. No i niestety teraz tych godzin na rozszerzenie jest również bardzo dużo. To mnie bardzo martwi. Jeżeli chodzi o gimnazjum jeszcze, powracam na moment. Wykształcenie gimnazjalne było nazywane niższym średnim i ono w zasadzie nie dawało wiele uczniowi. To było rozszerzenie tylko o jeden rok nauki, kształcenia wszystkich, tego kształcenia powszechnego. To miało podnieść tą poprzeczkę średnią. No i jeszcze jedna rzecz tutaj miała się zdarzyć, a mianowicie miało się wyrównać troszkę sytuacja wieś-miasto, bo gimnazja usytuowane już w tych miejscowościach, nawet bardziej oddalonych, większych, miały być lepiej wyposażone, gromadzić młodzież, no, miał mieć laboratoria, których na przykład, proszę zauważyć, w tej chwili szkoły podstawowe nie będą miały. A przecież w klasie 7-8 są potrzebne. Wracamy jak gdyby wywołując te same problemy. Jeżeli chodzi o to wyposażenie szkół, to gimnazja wspaniale zdały egzamin. Jeżeli chodzi tylko o tą jedną rzecz. Rzeczywiście zostały odremontowane szkoły w przeciągu kilku lat, które, jak kiedyś obliczano w MEN-ie Zachantkiego, nie były remontowane, nie miały nawet najmniejszego remontu w większości przez lat 20. Proszę sobie wyobrazić, co się działo w tych szkołach. No a teraz mamy wszystkie ładne, piękne, nowe. No i w zasadzie tylko tyle po tym eksperymencie z gimnazjami dobrego nam zostało. Pani Jolanto, jeszcze jest pytanie od internauty, który nazywa się Bączkowski. Brzmi ono tak. Czy ktoś wpadł na pomysł organizacji klasy nie według wieku, a według poziomu rozwoju dzieci? Czyli jak rozumiem Montessori czy Waldorf. Nie, takich jeszcze pomysłów nie ma. Jest to organizacyjnie szalenie trudne rzeczywiście. Wywoływałoby społecznie też mnóstwo problemów, bo no, wiadomo jak rodzice by reagowali na tego typu. Każdy by chciał, żeby był w klasie wyższej, co zresztą już widać w innych działaniach. Jeżeli mamy w tej chwili uczniów bardzo słabych, no bo z pewnymi niedoborami intelektualnymi, no i uczą się razem z dziećmi w klasach integracyjnych. Owszem, ta integracja jest bardzo cenna, ale one nie dostają tej pomocy, którą by dostały w szkołach specjalnych. Wymaga to naprawdę ogromnej wiedzy. Pomimo, że nauczycielom daje się pewne dawki informacji, ale to nie jest ta wiedza, którą mieli nauczyciele kształcenia specjalnego. Tymczasem rodzice są przeszczęśliwi, że dzieci chodzą do szkół integracyjnych. To samo było prawdopodobnie w tej sytuacji. To by była ta walka o pozycję własnego dziecka, bez względu na to, jakie są skutki. Nie zawsze rodzic zna skutki tego, co rozgrywa się w szkole pomiędzy jego dzieckiem a wymaganiami szkolnymi. Bardzo pani Jolanto, dziękujemy. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia wizyta pani u nas. Dziękuję państwu bardzo.